Siemanko, w dzisiejszym odcinku będę testował monitor LG Ultra Gear, który jest zrobiony z myślą o graczach. Nowy monitor posiada unikatową opcję Dual Hertz, dzięki której będziemy mogli sobie przełączać między 240 Hz 4K a Full HD 480 Hz. Dzięki temu będziemy mogli dopasować monitor do tego, w jaką grę aktualnie gramy. Odświeżanie 0,03 sekundy zadowoli naprawdę najbardziej wymagającego gracza w Valorancie, a podstawka monitora jest na tyle cienka, że w łatwy sposób przesunieć na nią swoją klawiaturę. Zapraszam do dalszej części tego odcinka. Dobra widzowie, zaczynamy! Tak jak mówiłem, celujemy w Reinę na tym rankedzie. Niby jest ten ISO, który jeszcze jest OP. Ogólnie co jeszcze wam mogę powiedzieć o tym monitorze, to on ma mega jakby takie jasne kolory, tak jakoś dobrze to wygląda mega. Fajne są te kolory, mega mi się podobają. Wykrzyknik LG i przypięty do czatu macie monitor, który właśnie testuję. Skupmy się na pierwszej rundce, goście grałem Deadlock. Nie wiem czy widzieliście, ale dzisiaj Sentinels grało swój oficjal, albo wczoraj wieczorem. I grali też oni Deadlock. Kierbie. Be something. Bakam. Jak jeden. O, tu mada. No, trochę zobrepikowałem, ale widzicie! Na tym monitorze jak holdujesz, to jak będzie fishy. Zawsze ubicie. Więc no, co jeszcze ma fajnego ten monitor? Ogólnie jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, to on ma 32 cale, tak? Czyli wydaje się, że bardzo duży i ogólnie wtedy jak macie 32 cale, to mega fajnie jest sobie grać w jakieś, nie wiem, fifkę. Ale jak chcecie pograć takiego FPS-a na przykład, jak chcecie pograć jakiegoś FPS-a, no to możecie sobie odpalić 24 cale i wam się zmniejsza ten ekran. I na przykład dla mnie ta opcja to jest must have, nie? On dead. One more. Vitalik. Tak, gram z paskami. W ogóle to jest tak, że on się zmienia jakby... Jak macie cały monitor, to on się zmienia w taki kwadrat mniejszy, że macie czarne u dołu, u góry i po bokach, nie? Ale jak macie 24 cale, to jest na tyle duże, że nawet dobrze się na tym gra. Mi się nawet okej na tym gra, tak szczerze. 24 cale to jest dużo dalej. Onej. Out. Mid cypher. Oba. Mid cypher. O, jakbym poczekał, to bym go miał. Oj, ale słaby ten cypher. Ten cypher to widać, że nie ma 32 cali OLED-a 480 Hz. No tak. Ty, kade. They smoke. Okay, they mid something. I close doors on mid. Maybe they will split. Can you beat? Yeah, on me! Shock up B. Enemy spotted mid. To one HP, that look. No, Reyna, help me. Yeah, I will flash, I will flash for you. Flashing? Dawaj. Nice, Vitalik, nice. Nice, guys. Let's go. What? No yes, widzieliście? Jakie cwane zagranie? No, no jest forma na tym monio. No na tym monio jest forma, nie? Let's go. Out. Go help. Dobra. Boy. Go gonna die, nice, run the run. No drone, no reveal. Bro, go one more flash with here, it's here. Nice. Oj. Ale widzicie jaka forma, widzowie? Się ogólnie też mnie mniej ręce bolą i od razu lepiej idzie jakoś. Ogólnie w nowym sezonie planuję dużo pikować tak, Reyna, nie? Nie wiem jak wy, nie wiem co wy planujecie abuzować, ale wydaje mi się, że Reyna i Neon... To są postacie do abuzowania w next sezonie. Bardzo dobre. Hello stream. Hello stream. O, ja mam one HP. Okej. Maybe A albo CT. One mid still. One more. Pillar. Yeah, one more mid. Two mid. Let's pick mid. Okej. Return me. Go.
Proszę. Nie. O, nice, I'm behind. Keep on the bomb. Okay, maybe elbow. Behind the box, maybe. No. My bad, my bad. Wudzie, wudzie weź, wudzie. Mid. Submit. One mid dead. Afer bym main. Want to break my trip. Market, market, no przesadziłem, no przesadziłem, poniosło mnie. Ej, ale siedzi! Fajnie się pika w gierkę dzisiaj. To chyba wina, zasługa tego Monio. Niezłe te piki dajesz, no dobra, akurat na tą deadlock było unlucky, nie? Bo tam smoke się kończył i to wyjście było takie... Takie, kurcze, nieczyste, nieczyste. Ale szefie, jak tam, siemanko? Dobrze, 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 dobrze. Tak jak już mówiłem wcześniej, tak mówię znowu. Dzisiaj testujemy monitor, który możecie sami sobie sprawdzić na wykrzyknik LG, komendź na czacie. Jeśli oglądacie na YouTubie, to obstawiam, że macie go w linku w opisie. Który posiada, tak jak mówiłem, 480 Hz, matrycę OLEDową i 0,03 milisekundy opóźnienia. I jak na razie mówię, feeling i sama gra zajebista na tym monitorze, nie? A wydaje mi się, że gdybym był takim graczem, wiecie, który gra w jakieś inne gry, no nie FPS-owe, tak jak nie jakaś FIFA czy coś, to jeszcze lepiej by mi się grało na nim, nie? Wtedy to marzenie, marzenie mieć taki monitor do grania w takie gierki. No, Cypher, cool. Cypher also here, all three. No, Cypher nie ubija w ogóle. Minus 120. Minus 85 Sova. Let's go, guys. Let's go. Vitalik. David, pick market. Dobra. C. Ty. Ojej. No nie, no ta rundka unlucky, no bo... Kurde, zbyt było open ze strony drużyny. Ej, ale Vitalik to może wygrać. Do prawej. Dawaj, Vitalik. Dawaj. Proszę. Aj, najstaraj. Ogólnie póki co idzie jakoś mega dobrze, 15-6. Ja ostatnio bez formy, ale mówię. Pierwszy meczek na tym Monio, kurczę, i nagle mega dobrze siada. No kurczę, pieczone. Proszę państwa, zobaczcie co tu się dzieje. Ogólnie widzowie, to co jeszcze fajne ma ten monitor, mogę wam powiedzieć, to, że ta podstawka od monitora, nie mów do mnie teraz. Opowiadam. Ta podstawka od monitora jest mega spoko, bo jak sobie wiecie, podniesiecie te od klawiatury, jakby nóżki, to łatwo możecie wsunąć sobie ją wyżej, jakby wiecie, klawiaturę swobodnie. I to jest mega fajne, jeżeli ktoś lubi mieć, nie wiem, monitor blisko, albo daleko ma właśnie ręce i potrzebuje tego. O 13. Masz napisane w tytule. Side one, default. Market. Side. Ooooooo! Co jest? Jakie heady! Ale z mojego wandala! O nie. Nice! Cypher! Nice, bro. To jest mój teammate. Twój teammate to jest? No, to dwa moich teammate. Cypher i Claw? Twój teammate to jest? A, dobra. Czyli to jest typowo pro lobby, widzowie, bo to jest trzech. 3Q. Nice. Dead. I'm flashing side. Unmark here, Cypher, no? Tutaj ogólnie często ginę bardzo, nie? Ale... Chciałem powiedzieć, że ale nie na tym monitorze i go zabić, ale no nie wychylił na mnie, no. Kurczę, ale elegancka gierka. Nie dość, że zagrałem dobrze, to jeszcze przyjemny nawet team, pomijając tego ISO, który jest toksikiem. I winek, prawdopodobnie. Brawo, z innym kickiem, Leandu. My territory, my rules! Oj. Coming. Oj. A co ty? I'm dead. No jak ja miałem przeżyć tu?
Wszystko na mnie leciało! Siema, Feresti. Zrobisz ace dla widza? Dobra, teraz robię ace dla widza. Cię na nowym monitorze. Uwaga! Jeden. No były kłopoty lekkie, tak? Coś tam lekko zawadziło, tak? Ale no to się zdarza, nawet najlepszym. Tutaj idę. Tu daję flesza do góry. Out mid, nice. No unlucky, tak? Can you ult side? Glow, push! GG! GG, thank you for the game, guys. Mamy to! Jest zwycięstwo! Powrót na maina z winkiem! Powrót na maina z winkiem! Co prawda pierwsza połowa była bardziej udana. Poszedł win, to najważniejsze. 183, tak zakończę ten akt. Jeszcze pokonaliśmy Nycha, Nero, Patryka. Więc co, jeśli oglądaliście to na YouTubie, to dziękuję za oglądanie. Dziękuję również LG za zaproszenie do testów tego monitora. Możecie dać znać w komentarzu, z jaką rangą skończyliście ten akt, jeśli obejrzeliście ten film do końca.